dobry. Szanowni słuchacze, drodzy uczniowie, kochane dzieci, witamy Was bardzo serdecznie na dzisiejszym koncercie. Będzie to koncert z cyklu Dzieci Dzieciom. Cykl ten organizowany jest na scenie Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie i zaprasza uczniów różnych szkół małopolskich, szkół muzycznych, aby wystąpili czasem po raz pierwszy na estradzie Filharmonii i zagrali koncert kierowany do Was, czyli do naszych najmłodszych słuchaczy. Mam nadzieję, że muzyczna etykieta jest Wam świetnie znana i nasz koncert przebiegnie bez zakłóceń. I choć dziś, jak czytamy na afiszach, głównymi gośćmi będą muzycy z krakowskiej szkoły, wstęp do dzisiejszego koncertu powierzamy muzykowi z Tarnowa. Grzegorz Wijas to uczeń 5 klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej 2 stopnia w Tarnowie. Jest on laureatem Grand Prix na ogólnopolskim konkursie organowym imienia Mariana Sawy w Warszawie, a także stypendystą ministra kultury. Grzegorz uczy się gry na organach w klasie pani profesor Elżbiety Maciejkowskiej. Grzegorz Wijas wykona dla Państwa preludium i fugę G-moll Johannesa Brahmsa. Zapraszam.
Dziękujemy za występ naszemu gościowi z Tarnowa, Grzegorzowi Wijasowi. A teraz chciałabym oficjalnie powiedzieć parę słów o Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie. Nauczanie muzyki nie może być traktowane jako coś odrębnego, lecz powinno należeć do wykształcenia ogólnego, powiedział Ferenc Liszt i motto to przyświeca już od założenia instytucji. Od roku 1946 roku krakowska szkoła równolegle naucza muzyki i kształci ogólnie. Jest to jedna z najstarszych instytucji muzycznych ze sporą renomą, wieloma wybitnymi profesorami, którzy uczą młodych adeptów sztuki i dzięki temu mogą pochwalić się wieloma sukcesami. Uczniowie kształceni są w zakresie wszystkich głównych specjalności instrumentalnych na Wydziale Rytmiki oraz Śpiewu Klasycznego. Co ciekawe, szkoła od niedawna uczy również specjalności jazzowych. Czas posłuchać kolejnego wykonawcy, który również zagra na tym pięknym, wielkim, monumentalnym instrumencie, jakimi są organy. Będzie to Michał Basista, uczeń z klasy pani profesor Aleksandry Gawlik. Wykona jeden z najsłynniejszych współczesnych dzieł organowych, tokatę Charlesa Marie Widora z jego piątej symfonii organowej. Widor napisał 10 takich symfonii i są to najwyżej cenione jego dzieła, a sam kompozytor był również organistą i profesorem gry na organach oraz kompozycji paryskiego konserwatorium. Zatem zapraszam na scenę Michała Basistę.
Kolejnym wykonawcą naszego koncertu będzie Igor Zygmunt. Gra on na jednym z najpopularniejszych instrumentów. Myślę, że każdy z Was widział i słyszał kiedyś już gitarę. Bo właśnie na tym instrumencie wystąpi dzisiaj Igor, który na co dzień uczy się w klasie pani profesor Joanny Baran-Nosianek. Wykona dla nas utwór Agustina Barrioza Mangore La Cathedral, część pierwszą, Preludio Saudade i drugą, Andante Religioso. Barrioza Mangore to kompozytor żyjący na przełomie XIX i XX wieku, pochodzący z Paragwaju i do dziś uważany jest za najbardziej słynnego kompozytora z tamtego kraju, także z dalekiego Paragwaju, z Ameryki. I właśnie muzyka etniczna Ameryki Środkowej i Południowej to było coś, co inspirowało kompozytora w jego utworach w połączeniu z muzyką religijną czy polifonizacjami. Zapraszamy zatem na scenę Igora Zygmunta, który wykona dla nas dwie części La Cathedral Agustina Barrioza Mangore. Thank you.
Za chwilę wystąpi przed Państwem chór Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie. Czyli będzie to zespół złożony z osób, które będą wyłącznie śpiewały. Nie zobaczymy na scenie żadnego instrumentu. Chór wystąpi pod batutą pana Marka Hampela i wykona jeden z najsłynniejszych i najchętniej wykonywanych utworów chóralnych Kazimierza Serockiego, Sobótkowe śpiewki, na ośmiogłosowy chór mieszany. Sobótkowe śpiewki nawiązują do pradawnych słowiańskich obrzędów i obrazują podstawowe ich elementy. Cykl rozpoczyna zaproszenie do zabawy, oj Sobótka, Sobóteczka. Potem ma miejsce wyplatanie wianków w polu lipeńka, puszczanie ich na wodę i wyławianie, hej, pójdziemy bracia nad rzeczkę, a wreszcie związane z wiankami wróżby. Z dawna dawnego rzeceńka ciecze. W ostatniej części usłyszymy ten sam motyw muzyczny, który pojawi się na początku, na słowach oj Sobótka, Sobóteczka. Więc śledźcie dokładnie tekst. Utwór wykona dla nas chór Państwowej Szkoły Muzycznej z Krakowa pod batutą Marka Hampela. Zapraszam.
Kolejną młodą artystką dzisiejszego poranka będzie Anna Dyjak. Anna zagra dla nas na wiolonczeli, a przy fortepianie zasiądzie pani Anna Nowak-Dajna. Anna Dyjak uczy się w klasie pana profesora Jacka Kociubana i zagra dla nas dzisiaj Rondo G-moll, op. 94 Antoniego Dworzaka. Jest to utwór skomponowany końcem XIX wieku, kiedy kompozytor wybierał się na tournée, czyli taką podróż połączoną z koncertami po terenie Czech i Moraw. To było takie pożegnalne tournée, ponieważ chwilę później wyjeżdżał do Ameryki. W tą podróż zabrał ze sobą dwóch przyjaciół, muzycznych kompanów. Był to skrzypek Ferdynand Lachner i wiolonczelista Hanusz Wichan. Sam Dworzak grał wtedy na fortepianie i skomponował właśnie to rondo, aby móc grywać je z Wichanem podczas tournée wspomnianego. Kompozycja, jak wiele utworów kameralnych Dworzaka, ma w sobie ten porywający, taneczny charakter, poprzedzielany lirycznymi motywami, bardziej melancholijnymi myślami. Wszystko ujęte jest w prostą formę A, B, A, C, A, B, A. Myślę, że dla uczniów szkół muzycznych jest to najbardziej popularna forma ronda z tamtego czasu. Także raz jeszcze zapraszam na scenę Annę Dyjak z wiolonczelą i pianistkę, panią Annę Nowak-Dajndę, które wspólnie wykonają dla nas rondo G-moll Antoniego Dworzaka.
kolejnym bohaterem na naszej estradzie Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie będą skrzypce. A skrzypce w dłoń weźmie uczennica Matylda Stasiak, która kształci się pod czujnym okiem pani profesor Małgorzaty Szuby-Kmiecik. Matylda zagra dla nas solo, co znaczy, że będzie jedyną instrumentalistką na scenie. Wykona dla nas kaprys Polski Grażyny Pacewicz, polskiej kompozytorki żyjącej w XX wieku. I będzie to dla niej niezwykle trudne zadanie, ponieważ jest to bardzo wirtuozowski utwór. Nie wiem, czy młodsi znają takie słowo jak wirtuozowski, ale znaczy, że jest to coś bardzo trudnego, wymagającego, technicznie wymagającego dużo pracy, ćwiczeń i wprawy. Taki właśnie jest kaprys Polski, a do tego pomieszany i zmiksowany jest z naszymi folklorystycznymi elementami polskiej muzyki ludowej. Także jest to wyzwanie nie tylko techniczne, ale również interpretacyjne. Także mam nadzieję, że z przyjemnością wysłuchamy wykonania Matyldy Stasiak utworu Kaprys Polski Grażyny Pacewicz. Zapraszam. Thank you.
Kolejny utwór dzisiejszego muzycznego poranka będzie to duet. Duet złożony z dwójki uczniów Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. Będzie przy fortepianie to znany nam już Michał Basista, który wcześniej grał na organach, a teraz będzie w roli pianisty towarzyszącego Katarzynie Palowskiej. Katarzyna uczy się w klasie klarnetu pana profesora Tomasza Polaka. Michał oraz Katarzyna i Michał wykonają dla nas trzecią część utworu Grand Duo Concertante, opus 48 Karla Marii von Webera. Jest to utwór zarówno wymagający dla instrumentu dętego, drewnianego, jakim jest klarnet, jak i dla fortepianu, więc nasi muzycy będą tworzyli duet równoważny, w którym obie partie są równie kluczowe i wymagające. Zatem podsumowując, na scenie zobaczymy Katarzynę Palowską oraz Michała Basistę w Grand Duo Concertante na klarnet i fortepian Karla Marii von Webera.
teraz mam przyjemność zapowiedzieć utwór, w którym usłyszymy Michała, basistę, po raz trzeci. Widzieliśmy go po raz pierwszy jako organistę, po raz drugi w duecie i Michał, basista, po raz trzeci jako solista. Pianista zagra dla nas w etiudę Witolda Lutosławskiego, etiudę numer 2. Naukę gry na fortepianie kształci pod okiem pani profesor Mileny Kendry. Etiuda ta Witolda Lutosławskiego powstała w krótkim czasie po wybuchu I wojny światowej i prawdopodobnie miał to być dłuższy cykl, być może na wzór tych Debussy'ego czy Chopina. Jednak Witold Lutosławski skomponował tylko dwie z tych etiud i nigdy cyklu nie dokończył. Nie są to zbyt często wykonywane utwory, tym bardziej cieszymy się, że mamy przyjemność wysłuchać go dzisiejszego poranka. Także zapraszam na scenę Michała, basistę, w etiudzie numer 2 Witolda Lutosławskiego. Teraz zabrzmi muzyka francuska, a na scenie zobaczymy flet. Emilia Kubas, flecistka Państwowej Szkoły Muzycznej, zagra dla nas balladę Alberta Perilu. Emilia uczy się w klasie pani profesor Aldony Schmidt-Pater.
a za fortepianiem zasiądzie pani Klaudia Syjot.
Za moment usłyszymy jeszcze jeden utwór fortepianowy. Wystąpi dla nas pianistka Zuzanna Sejbuk, która uczy się w klasie pani profesor Olgi Łazarskiej. Zuzanna zagra dla nas Etiudę op. 40, numer 7, Intermezzo Nicolaja Kapustina. Ten 20-wieczny kompozytor, który zmarł niecałe 2 lata temu, sięgał do muzyki jazzowej. Właściwie można nawet powiedzieć, że był jazzmenem, więc jego kompozycje mają w sobie tą harmonię, którą znamy z tego gatunku, ale stara się to łączyć z bardziej kunsztownymi, polifonizującymi fakturami. Także wysłuchajmy Etiudy op. 40 numer 7 Zuzanny Sejbuk.
Tak oto doczekaliśmy ostatniego utworu, który za chwilę zabrzmi, na zespół kameralny dzisiejszego poranka. Będzie to duet perkusyjny, w którym zagra Kamil Baś i Jakub Olma. Kamil zagra na marimbie, a Jakub na wibrafonie. Obaj uczniowie należą do klasy pana profesora Leona Olejniczaka. Utwór, który dla nas dzisiaj wykonają, będzie to Głębia Gołębia Jana Freysiera. Jest to kompozycja najnowsza, można powiedzieć, ponieważ kompozytor urodził się w 1980 roku i cały czas tworzy, a sam jest również perkusistą. Wykształcenie klasyczne, kompozytorskie i właśnie instrumentalisty uzupełnił również o wykształcenie jazzowe, więc pozostaniemy w gatunku tego gatunku i utwór, który usłyszymy teraz, również będzie miał konotacje jazzowe. Także jeszcze raz zapraszam na scenę Kamila Basia i Jakubę Olmę, czyli marimbę i wibrafon w utworze Jana Freysiera Głębia, gołębia. Zapraszam.
Państwa, zwieńczeniem dzisiejszego koncertu będzie występ Orkiestry Symfonicznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie. Orkiestra pracuje zwykle pod batutą wieloletniego dyrygenta, pana profesora Marcelego Kolaski, który właśnie pracuje z orkiestrą już od co najmniej dekady. Jest również pracownikiem Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Usłyszymy w wykonaniu orkiestry dwa utwory. Pierwszy z nich będzie to uwertura do opery Don Giovanni, jednego z najsłynniejszego kompozytorów, można nawet powiedzieć, że wszechczasów, ale też najsłynniejszego kompozytora tego gatunku, czyli Wolfganga Amadeusza Mozarta. Opera ta powstała na podstawie sztuki Moliera Don Juan, a premiera odbyła się w Wiedniu 7 maja 1788 roku. Dzieło należy do gatunku dramma giocoso, czyli dramatu, który zawiera także elementy komiczne i nadnaturalne. Opera powstała w rekordowo krótkim czasie, zaledwie 8 miesięcy, a sama uwertura w kilka dni. Chodzą legendy, krążą, że powstała nawet w jeden wieczór, ale to prawdopodobnie właśnie mit, który miałby wspierać obraz Wolfganga Amadeusza Mozarta jako geniusza, który potrafi wiele w niespodziewanie krótkim czasie. Jest dzięki niezwykle porywającemu utworowi, samemu w sobie, usamodzielnił się od opery i dziś bardzo często grywany jest na scenach sal koncertowych bez oprawy scenicznej i dalszego przebiegu dzieła. Drugi utwór orkiestrowy zaplanowany na dziś to również będzie uwertura. Będzie to uwertura z opery równie popularnej, jeśli nie bardziej. Będzie to, chciałoby się powiedzieć, hit czy evergreen muzyki scenicznej, ponieważ myślę, że większość z nas, nawet dzieci, zna już historię pięknej cyganki pracującej w sewickiej fabryce cygar i śpiewającej o miłości. A nawet jeśli fabuła niewiele nam mówi, to sama muzyka, motywy muzyczne czy kolejne fragmenty zapadają w pamięć i często są przez nas nawet bezwiednie nucone czy wykorzystywane w muzyce użytkowej, muzyce do reklam na przykład. Myślę tutaj o Habanerze czy pieśni Torreadora. Zatem oczywiście będzie to uwertura do opery Carmen Georges Bizet. Generalnie uwertura to taka forma, która miała być wstępem, otwarciem większej całości jakiegoś dzieła scenicznego, właśnie na przykład opery lub baletu czy oratorium. Od czasów Beethovena uwertury usamodzielniły się jako niezależne utwory, powstające już bez tego kontinuum. Tutaj warto wspomnieć najsłynniejsze tytuły Beethovena, takie jak Coriolan czy Egmont. Forma ta często, gatunek ten bardzo często miał jakiś program, tytuł, opowiadał o czymś lub na przykład był skomponowany na jakieś specjalne wydarzenie, a utwory te w tym gatunku były zapowiedzią późniejszych poematów symfonicznych. Zatem pozostaje nam czekać, aż scena będzie gotowa na przyjęcie młodych muzyków, uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Krakowie, którzy wystąpią razem, łącząc swój talent, umiejętności w jeden zespół, zespół orkiestrowy prowadzony pod batutą maestro pana profesora Marcelego Kolaski. Przypomnę, że uczniowie zagrają dla nas uwerturę z opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz uwerturę do opery Carmen Georges Bizet. Dziękuję za poświęcony czas. Jeszcze się z Państwem pożegnam i z Wami, drogie dzieci. Mam nadzieję, że ostatnia część będzie ożywcza dla nas po tej już ponad godzinie spędzonej w tej sali koncertowej. Mamy nadzieję, że talent i poziom wykonawczy artystów rekompensuje ten długi pobyt w naszym budynku o poranku. Także zapraszam do części orkiestrowej i życzę miłego odbioru.
utwory, które usłyszymy. Przerwa była dosyć długa, ale zamontowaliśmy już całą orkiestrę muzyków Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Krakowie i za chwilkę usłyszymy kolejną uwerturę do opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta, następnie uwerturę do opery Carmen Georges Bizet. Orkiestra wystąpi pod batutą pana profesora Marcelego Kolaski. Zapraszam.
Thank you.
Bardzo dziękujemy za przybycie na nasz koncert, w którym głównymi bohaterami byli uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie. Dziękujemy za przybycie, zapraszamy w październiku na kolejne koncerty z serii Dzieci Dzieciom. Gratulujemy wszystkim młodym wykonawcom wspaniałych występów, gratulujemy sukcesów pedagogicznych kadrze uczącej w szkole i życzymy miłego dnia. Dziękujemy, do widzenia.